Trochę zbierałem się, aby nagrać w końcu ten materiał. Dzisiaj testujemy popularne lifehacki z TikToka. No i wiem, nie jestem pierwszy. Ale uznałem, że skoro ostatnio troszeczkę śledzę TikToka i sam czasami wrzucam na niego jakieś urywki z materiałów, zapraszam oczywiście Hadesiak, tak, to często spotykam się z niesamowitymi rzeczami z Minecrafta, więc czemu by tego nie przetestować z wami? Ty zostaw łapę w górę, napisz jakiś fajny, miły komentarz, a my lecimy z tym koksem. A no i z kodem HALES w sklepie Genesis 10% zniżki, pamiętajcie. Pierwszy lifehack jest związany z nową wersją Minecrafta i możemy sobie podobno zrobić nieskończoną farmę. To są, Jezu, te ametysty, tak? Ja totalnie nie ogarniam tych 1.7 jeszcze, bo no jeszcze nie wyszła, ale podobno da się coś takiego zrobić i zobaczymy to zaraz. No i dobra, mamy wszystko, co potrzebujemy. No nie, oczywiście, słuchajcie, standardowo. Pamiętajcie, że już ktoś mógł wam to pokazać, ale ja tego nie widziałem. Ja nie śledzę całego YouTube'a jak wy. Więc dobra, słuchajcie, czyli to dosyć łatwo powinno działać. Ja tak się zastanawiam, dobra, zrobimy to po prostu tak podstawowo. Zastanawiam się tak, bo mamy trzy wielkości naszego ametystu. No nie, więc czy będzie to działało na zasadzie każdego? W sensie każdej wielkości, to jest bardzo ciekawe dla mnie. Oczywiście mam auto jumpa jak pajac ostatni tutaj, więc bardzo ciekawie. No i czy będzie to działało? To jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście ja nie wziąłem niczego sobie, żeby odpalić to. Niestety, dajcie mi tu dźwignię. Dobra, czy ja puściłem dwa sygnały? Tak, puściłem dwa sygnały, dobra, czemu by nie w sumie. I... coś to nie działa. Ale dobra, to może za wolny sygnał był, okej? To był może za wolny sygnał, jeszcze raz. To dalej nie działa. Dobra, czyli to będziemy robili w ten oto sobie sposób. Tak. To jest totalnie taki sam, nawet guzik wezmę, okej? Umówmy się tak, nawet wezmę guzik. Pyk, leci nasz zegarek. Elegancko, podpinamy to. No i nie działa. Ale nie wykluczam oczywiście, że on mógł działać, ale na najnowszej wersji snapshota już to naprawili. Więc lifehack obalony, ale mógł faktycznie działać. Kolejny lifehack dotyczy netheru i powiedzmy tego małego skrzata, który kradnie nam surowce, czyli o tego właśnie. I podobno da się kopiować przedmioty. My to sprawdzimy oczywiście na dwóch Minecraftach, żebyśmy mieli 100% pewności, że to faktycznie działa. Jak widzicie na samym TikToku, kolega dał dwa shulkery z diamentami i dostał po prostu... co się dał jeden, a dostał dwa. No i okej, mamy naszego pięknego ziomeczka. Tutaj dajemy sobie oczywiście naszego shulkera z itemami. Oczywiście wyrzucam wszystko, co mam. Dobra, wygląda to bardzo banalnie, czyli bijemy raz, bijemy drugi raz naszego piglinka małego, rzucamy mu shulkera, on bierze tego shulkera, daje mu golda, on trzyma golda, wyłapie i go zabijamy. I coś poszło nie tak. Ale no dobra, słuchajcie, sprawdźmy naszego lifehacka na Minecrafcie Windows 10, jak wiemy, tym gorszym. Ej, wytyfy, ja nie mogę nawet zrobić tego testu na Minecraft Windows 10, bo mi wykrzaczyło drugi raz Minecrafta, o co chodzi? Kolejny TikTok polega na tym, że możemy połączyć ze sobą schodki w pełen blok. Czy będzie to prawda? W sumie to nie wiem. Generalnie raczej wygląda to jak totalny fake, ale sprawdźmy to. Mamy tutaj nasz schodek, oczywiście tutaj stawiamy naszego pistonika, no nie, do naszego pistonika stawiamy sobie oczywiście schodek. Tutaj jest bedrock, aby nie przesunąć naszego schodka, no bo jeżeli odpalimy tutaj ta dźwignię, to przesuniemy sobie od razu też i schodek. A my tego nie chcemy, więc naprawiamy to, co mamy. I teraz jest chwila prawdy, czy faktycznie to będzie działało. Na moje to chyba jednak nie. No i oczywiście jest to fake. Najprawdopodobniej kolega sobie podmienił po prostu jakąś teksturę. No, a szkoda, bo wyglądało to naprawdę ciekawie. Kolejny TikTok jest o tyle ciekawy, że możemy sobie zrobić fabrykę śniegu, tego co stawia bałwan, i to mega fajnie powinno wyglądać. Jest to na Minecrafcie na Windows 10, ponieważ ten sam Minecraft jest na telefony. Z tego co mi wiadomo, jeżeli nie, to w komentarzu napiszcie mi, że jestem pajac i nie wiedziałem, że tak nie ma. Ale jak widzicie, można zrobić coś takiego i wygląda to naprawdę niesamowicie.
trzeba by budować naszą piękną platformę, na której to wszystko będzie się działo, ale zacznijmy tak. Tu stawiamy pistona, tutaj stawiamy nasze szkło, tu będzie bałwan stał, tutaj dajemy sobie szkło, szkło, tutaj szkło i tak, dobra, okej, okay. A nie, czekajcie, tutaj zabudowujemy, bo w końcu ma to, a nie, dobra, sorry, tutaj akurat nie, dobra, tutaj akurat zostawiamy to szkło bez zmian, w sumie bez, wiecie, no w sensie po prostu go nie stawiamy. O, jak ja się nie potrafię dzisiaj wysłowić. Walimy guziora, guziora pysiora i zepsułem zegarek, dziękuję, dobra, no. Okej, okay, działa, mamy nasz zegarek i... A, i może zrobię bałwana na przykład jeszcze. Może jeszcze zrobię bałwana i... To działa! Ej, to faktycznie działa. Jestem w szoku, bo byłem totalnie przekonany, że to nie będzie działało. Wow! Ej, i to naprawdę wygląda fajnie. Mamy taką własną produkcję śniegu i to jest już jako blok śniegu, tak? Tak, to jest jako blok śniegu, czyli możemy mieć nieskończoną farmę śniegu, okej, tylko teraz zróbmy tak, żeby to o wiele szybciej leciało, no prawie, prawie, okej. Nie da się mieć wszystkiego, pamiętajcie, ale da się, myślę, zrobić to w taki sposób, aby... To jest chyba najszybciej, jak się da, chociaż jakby zrobić zerotikową tą, to może, może. No dobra, a teraz moje pytanie jest takie. Czy jesteśmy w stanie automatycznie to zbierać w jakiś sposób? Na przykład załóżmy, będziemy stawiali to na bam. Nie ma sprawy, widzowie, właśnie wymyśliłem wam automatyczną farmę śniegu. Nie ma za co, łapka w górę się należy, to jest jedyna rzecz, jaką chcę. I ciekawe, czy będzie to działało na normalnym Minecrafcie. Mamy naszego dzielnego zegarek też już działa, teraz wystarczy podpiąć to do naszego pistona. I na zwykłym Minecrafcie niestety to nie działa, czyli tylko na Windows 10, więc mit jest potwierdzony. Znaczy lifehack. Kolejny TikTok jest dosyć prosty, podobno możemy zdobyć trójząb przez danie mu szelki naszemu koledze z tym wielkim widelcem. Sprawdźmy to. Oczywiście tak, standardowo nie mamy ani jednego tutaj, ale pójdźmy na tą piękną plażę tutaj i zrespmy naszego kolegę. Tylko musi być time set night. Mamy naszego kolegę z trójzębem, dajmy mu muszle, mają gdzieś. Ej, kolego, weźmiesz ją? Weź ją, proszę. Proszę, masz ją, masz jej skończoność i chyba to fake jest, wiecie. Ale no dobra, bo poszedł do wody, on może w wodzie nie chce go nam dać, okej? Okay? On może w wodzie, przepraszam, czy znajdzie się jakiś kolega, wy w ogóle weźmiecie sobie ten... Okej, okay, wy podnosicie muszelkę, jak możecie, okej. Okay. A ty, kolego? Nie! Ej, dobra, to działa. To faktycznie działa. Ej, dobra, jestem w szoku. Jestem naprawdę w szoku, a jak ci rzucę to, to podniesiesz to? Nie? Ej, no dobra, ale to jest muszelka. A czy, jeżeli dam ci jakikolwiek inny blok, to też to weźmiesz? Załóżmy, panie zombie, masz pan drewniany miecz. Wziąłeś drewniany miecz, okej, mamy to. Czyli drewniany miecz jesteś w stanie podnieść. No i mamy kolegę z trójzębem, kolego z trójzębem. Czy weźmiesz kamienny miecz? Nie, no masz go gdzieś, tak? Halo, ej, kolego. Okej, czyli z muszlą to faktycznie działa, ale już to nie działa niestety z innymi itemami. Mogą je podnieść, ale jeżeli nie mają trójzęba, ale trójząb z powrotem chyba też możecie podnieść, czy nie? Nie, oni wolą muszelki. Tutaj też mamy piękną noc i mamy kolegę z trójzębem. Okej, okay, super. I raczej, czy zwykłe moby biorą, czy wybierzecie te muszelki w łapę? No, coś opornie to idzie, nie powiem. Halo, przepraszam, panie kolego. Ej, panie kolego, weź. Obrzuciłem cię tym wszystkim, a ty masz to w dupie. Rozumiem, okej. Okay. Ale jak widzicie, tutaj na zwykłym Minecrafcie, tym lepszym Java Edition oczywiście, potwory, tutaj mobki nasze nie podnoszą muszelek. W ogóle to jest bardzo dziwne, że są rozwiązania na Windows 10 tych, co nie ma na Javie. Jakby nie można było tego połączyć z sobą. No i to jest tyle, moi kochani, mam nadzieję, że wam się taki odcinek spodobał, że będziecie chcieli więcej, bo jest to naprawdę mega frajda sprawdzać te TikToki, czy działają. Niestety większość tutaj nie działała, ale jakbym nagrał to pewnie ten tydzień wcześniej,
To by działały dalej, więc to sorki. Ja was jeszcze zapraszam na mojego Instagrama, na tego TikToka. No i oczywiście zostaw subka, komentarzyk i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, no i cześć, pa, hej!